Chleb bezglutenowy, chleb na zakwasie bezglutenowym, o takich wymiarach, na taką forameczkę. Posypię ziarnami dyni. Słuchajcie, mam chlebek. Wypiekłam go, ostygł i zaraz Wam go zaprezentuję. Kochani, tak wygląda chlebek. Wygląda po prostu obłędnie. Cześć, witam Was. Dzisiaj będziemy piec wspólnie chleb bezglutenowy, chleb na zakwasie bezglutenowym. Bardzo dobry. Uwielbiam chleby bezglutenowe na zakwasie. One są takie naprawdę fajne, lekko kwaskowate. To jest jedyny chleb, który czasami zjem, żadnego innego nie ruszam. Ewentualnie ten właśnie z kaszy gryczanej, fermentowanej. On też jest lekko fermentowany, lekko kwaśny. Ten chleb, który dzisiaj upieczemy, jest naprawdę chlebem dla mnie idealnym. Metodą prób i błędów doszłam do takiej receptury, która według mnie jest idealna. Piekę chleby bezglutenowe od lat. Naprawdę eksperymentowałam w tej dziedzinie wiele, wiele lat. Piekę na bazie swoich własnych receptur, wymyślam je. I dzisiaj upieczemy chleb, który jest taki fajny, wilgotny, nie wysusza się szybko. Jest bardzo długo miękki i naprawdę smakuje rewelacyjnie. Dzieci go kochają, ja go kocham. Nie umniejszając chlebom glutenowym, ten jest chyba lepszy. Tutaj widzicie składniki na nasz chlebek. Będzie do tego potrzebna skrobia ziemniaczana, mąka owsiana, mąka gryczana, mąka jaglana, mąka z amarantusa i łuska babki jajowatej. Plus sól, plus oczywiście zakwas. Zakwas, który jest aktywny, czynny. Przepis będzie na chlebek o takich wymiarach, na taką forameczkę. Tutaj mam miskę, w niej będę mieszać wszystkie składniki potrzebne na chlebek. Miskę ustawiam na wadze, bo będę odmierzać zawartość. Na początek zamieszam zakwas i do misy naleję 200 g zakwasu. Zakwasu z amarantusa. Kolejno 75 g mąki amarantusowej. Gramów mąki gryczanej. To 120 gramów mąki owsianej. Dwadzieścia gramów mąki jaglanej. Dziewięćdziesiąt gramów mąki ziemniaczanej, czyli skrobi. Do tego 10 g babki jajowatej. Oj, nie mogę wyjąć łyżeczki. Oj, dobra. I łyżeczka soli. Około 2,5 szklanki wody. Na początek wleję dwie i sprawdzę konsystencję, w zależności jak ta babka wypije wodę.
Czasami potrzeba więcej, czasami mniej. Wszystko mieszam. Dodam jeszcze 1/4 szklanki wody, bo widzę, że konsystencja jest dosyć dobra. Wyłożę teraz foremkę papierem. Możecie ją wysmarować i obsypać mąką. Ja wykładam papierem. Pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda konsystencja ciasta. To jest ciasto na chleb. Taka konsystencja. Ciasto wykładam teraz do foremki. Tak, tak wygląda chlebek. Pozostawiam go teraz do wyrośnięcia. Myślę, że około 8 godzin. Chlebek pozostawiam w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Będzie rósł około 8 godzin. Oczywiście w międzyczasie będę sprawdzać, jak wygląda jego stan. Także wszystko Wam na pewno też pokażę. W tym momencie chlebek wygląda tak. Tak wygląda nasz chlebek przed wyrośnięciem. Witajcie po przerwie. W tle Vincent zjada swój, powiedzmy, drugi obiadek, bo pierwszy jakoś nie był głodny. Także teraz dostał powtórkę obiadu w troszeczkę innej formie. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten filmik. Mimo wszystko Vincent jest dosyć głośny. Tak, do tego pies szaleje, bo mamy małego kotka na ogrodzie. I nie wiemy, czy nie stanie się on naszym nowym członkiem rodziny. Wszystko ku temu zmierza. Ja wracam do Was z przepisem. Chciałam Wam pokazać, jak wyrósł chlebek. Mamy dzisiaj naprawdę bardzo ciepłą aurę. Jest ciepło, chlebek wyrósł szybciej niż się spodziewałam, bo potrzebował 6 godzin. Także zobaczcie, jak wygląda. Zaokrąglił się, można powiedzieć, że podwoił swoją formę, wypełnił praktycznie blaszkę po brzegi. Tak wygląda. W piekarniku na dnie umieszczam naczynie żaroodporne z wodą, woda zimna, kranowa. I będę wypiekać chleb w tak zwanej saunie, woda zacznie parować. Nagrzewam piekarnik do temperatury 220 stopni i wstawiam to naczynie na dno piekarnika. Chlebek zmaczam wodą. Posypię ziarnami dyni. Możecie posypać dowolnymi ziarnami lub nie posypywać niczym.
Chlebek będę wypiekać w temperaturze 220 stopni w nagrzanym piekarniku z sauną. Najpierw 25 minut w tej temperaturze, kolejno zmniejszę temperaturę do 200 stopni i będę wypiekać jeszcze 20 minut. Słuchajcie, mam chlebek. Wypiekłam go, ostygł i zaraz Wam go zaprezentuję. Zobaczcie. Z góry idealnie przypieczony. Skórka jest chrupiąca. Oj, odpadają ziarenka. Skórka jest chrupiąca. Jak pachnie, to tego się nie da opisać. Świetny zapach. Uwielbiam ten zapach takiego świeżego chleba, świeżo wypiekanego. Za chwileczkę go przekroję i zobaczycie, jak wygląda w środku. Dobra. Mam już do chleba. Dobra, robimy próbę. Kroję chlebek. Zobaczcie, jak wyszedł. Tak wygląda jego środek. Jest wilgotny. Idealny. Elastyczny, skórka chrupiąca. Kochani, tak wygląda chlebek. Wygląda po prostu obłędnie, pięknie wyrósł. Myślę, że będzie na pewno smakować. Robiłam już go wielokrotnie, wiem, że jest przepyszny. Jeśli macie ochotę go upiec, to zapraszam, bo przepis jest naprawdę banalnie prosty. Tutaj w opisie do filmu podlinkuję Wam przepis na zakwas, zakwas z amarantusa, którego tutaj użyłam. Podlinkuję Wam również przepis na chleb z gryki fermentowanej. Jest też pyszny, ale ja wolę ten chlebek. Być może będziecie mieli ochotę upiec tamten, także podlinkuję go. Ja się z Wami żegnam, życzę smacznego chlebka i do zobaczenia.